Starożytna Grecja przez całe wieki wywierała wielki wpływ na ludzkość. I dziś fascynuje nie tylko historyków. Czytając mitologię, marzyłam, aby na własne oczy zobaczyć Olimp, najwyższą górę w Grecji, która jest siedzibą bogów. Jednak nigdy nie myślałam, że to wydarzy się naprawdę. Pewnego dnia, gdy czytałam mit o Demetrze i Korze, z ilustracji książki niespodziewanie wypłynął Hermes. Posłaniec boski ukłonił się i przemówił. Witaj, zapewne nie oczekiwałaś, ale mam dla ciebie radosną wieść. Oto jest sam Zeusa, który cię ma oczy. Wiem, że chciałaś poznać przybywą antycznej Helady. Oczywiście, bardzo tego pragnę. Królować Hermesie do olimpijskiego pałacu i świętego bogów, którzy, jak wiem, nie są wolni. Witaj się, Antoniczko. Dzisiaj dzień spełnienia wszystkich życzeń. Będziesz zadowolona z mojej gościny. Zaprosiłem dla ciebie wielu członków twojej włoskiej rodziny, abyś mogła ich poznać. Ja, jak wiesz, jestem władcą bogów i ludzi, opiekunem ładu na ziemi, moją bronią jest piorun, ale chronią wszystko wszyscy. Kiedy wpadnę w gniew, obok mnie siedzi moja żona i najwyższa bogini królowa Hektora. Ja jestem prawowitą małżonką pana Olimpu, królową nieba i opiekunką rodzin ziemskich. Symbolem moim jest jabłko granatu, kukułka i pal. Uważam, że jestem najpiękniejsza na świecie i nie znoszę żadnych porównań. Swoją wiernością małżeńską chcę służyć za wzór boginiom i kobietom śmiertelnym. Naszymi dziećmi są Hebe, Ares i Hefajstos. Opowiem ci o pewnym wydarzeniu. Kiedyś mego męża Zeusa bardzo rozbolała głowa, więc wezwał Hefajstosa. Jestem najpracowitszym z bogów. Rzadko bywam na przyjęciach. Wszyscy przywykli widzieć we mnie samotnika. Kupuję piorunę dla Zeusa, a parę dla Heliosa, komu potrzebny miecz, pogodajcza. Ten idzie do Hefajstosa. Wierzę, że kula wykona mi od niego. Dla Achillesa, syna Zeusa i Hecyty. Zrobiłem wspaniały orędz, ale też walczył z Heleusem. Doskonale pamiętam, w jakiej sprawie udziału przeczytałeś. Głowa mnie wtedy strasznie bolała i poprosiłem cię, abyś rozbił mu czaszkę z oporem i wykreślił przyczynę cierpienia. O, to była Atena, pana z Atena, Atena wysoko w głowy. Jestem twoją córką, panie. Jestem uosobieniem mądrości i siły Zeusa, gdyż wyszłam z jego głowy. To ja wygrałam rywalizację z Posejdonem i jestem panią Atów. To ja udzielam jego rad, zawsze przestrzegam praw gościnności. Jestem w jego księdzeniu i karstwie. Moje atrybuty to tarcza, hełm i dzida. Jestem patronką wojny, lecz nie krwawej i uczciwej. Wolę rozstrzygać spory drogą pokojową. Ateno, twoim symbolem jako bogini mądrości jest sowa. Chciałabym ci powiedzieć, że jest ona również symbolem naszej szkoły. To właściwie wybór, dziewczynko. Pozwól, że teraz przedstawię ci żonę Hefajstosa, która twierdzi, że wynurzyła się z morskich fal, ale ja podejrzewam, że jest córką Zeusa i bogini deszczu Dionie. Uważają mnie za najpiękniejszą z bogów, bo taka jestem. Cudownie modlą się zakochani i składają ofierze kozy. Jestem bogini piękna i miłości. Nic więc dziwnego, że nie przepadam za towarzyszem się mego spoconego przy kowalskich mienach małżonka. Ona mi tu swego boku, wesołego Dionizosa, znanego zajmowania do handlu Hermesa lub Aresa, naszym synem Erosem. Bóg miłości był przyczyną moich wielkich zmartwień, a oto oni. Dawno cię nie widziałam, syn. Kłaniam się Bogu olimpijskim. To prawda, matko. Muszę przyznać się do słabości. Ja, który kieruję strzały miłości w serca wybrańców, zapadłem ofiarą tego uczucia. Wbrew woli matki zakochałem się w przepięknej psychę, kobiecie śmiertelnej. Wiele trudności musieliśmy przejść razem, zanim moja czcigodna matka zaakceptowała nasz związek.
Teraz jesteśmy razem szczęśliwi. Ojciec nie wiele o tym wie, gdy przybywa wprost z pola walki. Afrodyto, nie obawiaj się. Nasi trzej synowie i córka Hermana mają się dobrze. A ja młoda Pawła kocham wojnę. Nie obchodzą mi jej przyczyny ani rezultaty. Uwielbiam wojenną żabę, szczyn broni i zapach krwi. Moje symbole związane są z wojną. To prawda, doskonale o panu Pawle się wniosło wojenne. Jesteś silny i zręczny, ale teraz już o tym uległo. Prawdę mówisz, mocny bracie Posejdonie. Gdyby nie Hermes, nasz bohaterski bóg wojny, siedziałby do nic za sprawą młodych gigantów z kotłańcami w ogromnej drewnianej beczce. Atesie, zajmij się na twój prawdą. Bracią Zeusa to nie wypada. Wiedz, ziemianko, że każdy z nas młoda właśnie królestwem. Ja rzadko wygram na Olimpię. Wolę mojskie domieny. Pomagaliśmy Zeusowi obalić stronę naszego nienawidzonego ojca Zeusa. Nikt przez losowania władzy nad światem przypadł moc. Cieszą mnie kochają wina, wylewane przez zębarek na moją treść, na którą mam gwałtowną i nie stało, żyłem na którym panuję. Aby pomóc osiągnięcie mego jednookiego syna Polikema, już 10 lat przyszanowałem pomysła, która i taki, jako pomocnej drogi pod Troi. Jesteś zawzięty w zemście, ale po innych miłości Posejdonie. Wiem to od twojej żony Amfitryty. Dobrze, dobrze. Już słowa więcej o tobie nie powiem. Tak jak wspomniał Posejdon, władzą nad światem podzieliliśmy się ze trzech. Mój najmłodszy brat, Zeus, objął we władanie niebo i ziemię. Młodszy otrzymał morze i oceany. A ja staram się przeprostym władcą świata podziemnego. Twojemu posępnemu i nieustąpionemu charakterowi odpowiada odkrycie w głębi ziemi królestwa. Mówię o nas pod ziemią, gdzie nie dociera promień światła słonecznego. Wśród ludzi budzę lęk i wiem dlaczego. No cóż, panny śmiertelnik kiedyś spotka się na mną. Wiem, Hadesie, milujesz dużo dobrych tetarzy. Pomagają ci w tym królowy Cezary i Hara, który sprowadza duszę przez ziemię Styx za opłatą biednego obywatela. Ale powiedz mi, dlaczego próbowałeś się winną kogo do trwania swojego królestwa? Wszystko było planem Zeusa. Ora była mi przeznaczona. Zobacz jak to było. Nie zmać się nigdy, ale na wzgórz. Bądź pusta i suka. Wtedy jak pusta...
Prosił w moim imieniu, aby wróciła na Oli i nie zrozumiała się do tej kochanej złoty. Zrobię jak każdy, panie. Pani, już na Oli, wzięło się o to proszę. O, Hermesie, czy ty wiesz, co to znaczy stracić dziecko? Córka była dla mnie wszystkim, dlatego że ja już nie mam nikogo na tym świecie. Cóż mi pan dostał? Pójdę od strony. Witaj, druga Demetra. Właśnie mogę już w tym roku. Chcę ci dawać wcześniej wynagrodzenie. Córka twoja pani jest żoną Hadesa, ponieważ robi go z wynagrodzenie. A wiesz, że są one symbolem małżeństwa. Jedną trzecią roku spędzę na kanału wokół małżonka, a dwie trzecie będzie w tobie. Mamo! Mamo! Dobrze się cieszę, że jest całkowicie. Wiedziałam, że mnie odnajdziesz. Wiem, że mnie kochasz. Cierpiałam z mojego powodu. Lecz uchodzę, że jest mi dobrze. Pilnuję wynik, że zmarł nie opuścił naszego królestwa i żeby każdy śmiertelnik trafił tam we właściwym czasie. Jest gorliwie wykonuje swoje obowiązki. Jestem nieubłagana i bez. Wiem, wiem. Jestem stosunek przychodzą w świat, gdyby to radując się z jego braku, obdarza myślimy uradzającą siłą, aby cała przyroda witała jej córkę kwiatami i zielenią. Jednak gdy Demetr, gdy Persefona odchodzi do męża, Demetr jest smutna, a wraz z nią żałobną szatę przybywa cała przyroda. Wtedy zostaje jesień, a później zima. Tak Grecy tłumaczyli zmianę pogody. Jaka żałoba! Trzeba się weselić! Cieszyć życie dla Boski! Po co tu jesteś? Ja? Boski Kielicot? Wina i zabawy! Przebywam w swojej poszacie, a w każdej pokażcie są wiecie, że odwrócę nasze serca i noc. Zaniechaj nalewania dektalu, a potem stój wiesiadników, bo ich wywołać widać. Bo to powia walczyć, bo zaducha i ciało. Wspiera przyjaźnie i pokucha siły. Nie stresuj się, już teraz. Słyszę muzykę i tańczę, więc chyba, czy może zabrać do Boga piękna muzyki, patrona sztuki i poezji na tańczę i zabawę. Witaj, Apollinie, bez ciebie życie byłoby niewielkawe. Muzyka są czerwoni i piękna. Kalibadesze, dalej ducha Ewina, z którą chcemy zaznaczony. Jąbel nam już bicie i strzelcą. Chętnie napiję się twojego wina, Dionizosie. Śmiertelna miłością i dalej też to będzie. Nie wiecie, proszę, Bogowie na Ewinie. O, dziękuję, moi siostry, ci nie piją wina. Apollinie, czytałam o twoim pojedynku, która się raczą. Straszliwie ukarały Sofony Satyra, który odważył się zmierzyć z tobą w pojedynku w grze na gitarze. To prawda, jestem niepokonany, że Marsjasza przywiązała do drzewa i ukarał ze skóry, koniu zasłużony karze. Ach, bogowie potrafią być okrutni. Zagraj na nas, proszę. Zeusie, czy mogę zejść na ziemię i zobaczyć, jak żyją się jak najemcy? Pytamy z tego zgodę wobec tego. Można zejść na sadowisko, tam spotkamy wielu różnych ludzi. My też często spotkamy na ziemię, aby brać udział w troskach i radościach. Będziemy się wam przyglądać. Ryby na obiad, kolację, ryby, kolację, ale nie wiem, co to jest.
poprawił planet jasny. Od lat jego dąża są najlepszej jakości. Jak dla ciebie, panie niedrogo, nie stracić swojego majątku, a żona będzie pięknie pachnieć. Wybierz olejki dla siebie i córki, ja pójdę do księgarza. Zwarł żadne olejki, zaj, ale koniecznie wpadę na stronę, żeby wypływały małymi kropelkami. Mogą być też pomarańczowe, ale jej spółki zbawiać w tym masz. Nie zapomnij o pachnieć ze szafraną. Szukam dziurkę wiola, ale dziurka nie dopatrzę, żeby nie kupię. Witaj, senatorze, w tej chwili nie mętny jest wiola bardzo przykro. Jego dzieła są obszerne i kosztą długo. A więc są te dzieła tutaj za kilka miesięcy. Państwo jest za mocą pracy do wiola, będziesz panie zadowolony. Jakie wino ma tu amfora po chłopcze? Jest wino lernińskie o smaku i zapachu oregano i tymianku. Obok znajduje się wino słone, rozmieszane z wodą morską. Obok wino kalabryjskie. Mężu, to jest to wino, które pija słynny atleta. Wino skrotone. Podobno wypija 10 litrów dziennie. Może warto skosztować. Dobrze, weźmiemy. A w tych niższych amforach pomarsz jest słodzone miodem i tam najdroższe są z cukrem chinowym. Obok są wyborne wina sprowadzane z Lesbos i Rodos. Obok są też... Jutro dostarczą mi transport z Krety, najbliższe wino Sycylii. Idź, żono, do garnizarza po jakieś naczynie. Dziś kupimy kalabryjskie. A jutro przyjemne wolnika po to, które polecasz. Po sycylijskie. Piękne naczynia masz. Potrzebuję o pojemności jednego kołsa na wino. Może pani wziąć stan z dwoma okrzytami, poniokę z trójlistym i okrągłym wylewem, podobne do dzbanka. Bo służyć także do nalewania wina z krateru do czarki. Niech będzie to z jednym uchem. Zanieś się do straganu z winem, sama już ci zapłaczę. A ja kupię jeszcze owoce. Mam świeżutkie figi, pomarańcze z malopenezu, oliwki zielone i czarne. Polecam cytryny. Jeden statek pomarańczy i ty z cytryn jedną minę mi daj. Dwie drachmy, 10 kalków. Zaglądnij pani do piekarza, ma tam pyszny chleb prasowy. Słyszałam, że masz ręce kitu, a bawełna egipska też jest. Jest. Najprzyjemniejsza dla figury pani na pewno, czy na pewno. Może ma się martwym na małżonka. Na pewno chciałam na stronę wystarczyć. Wystarczy, proponującym niebieską, będzie ci pani pasowało do koloru oczu, a do tego przepiękne tkanie taśmy do przeprowadzenia. Figurę do spięcia potrzebne? Jak radzisz mężu niebieski, prosto czy biały? Kupię dobrze ci radził. Niebieski będziesz pani wyglądała jak za milion talentów. Kupię szlaśmy hartowane złotem i nowe figurę. A co chce na rzęsie dzisiaj nic nie dostanie? To wielkie nie. Pomarzi! Nikt się nie marzy. Oj, marzy, ojciec się marzy. Dziękuję bardzo, żeś tak szczodry. Co różowo badam na sesji. Już odmierzam. Policzowej na wolnej kondycji. Dwa są liczby, jak i niebieskiej. Cztery są liczby, każdy razem 100 gramów. Czyli jedna mila będziesz pani za kursowy. Żona wyrównała w kondycie. Podejdźmy jeszcze do piekarza i rybaka, potem możemy wracać do domu. Przepraszam, szanownych państwa, ludzie cię wodzą i plenicznej jęczmienia od ciszy i prosa, luksusowy biały chleb i razem, lew na zakwasie i placki na śniadanie. Masz ochotę za te przemów, idziemy po rybę, miłoskie czy rzeczne? Morze Egejskie, to co masz dzisiaj? Chlebik zamknięty z Morza Śródziemnego, rynce, krawie i krewetki. Marela, a z morza jest jego nam przygotuj, a może i komara. Tylko jak już jestem wszystkim zawierzeniem. Chyba przyszedł służbę po odbiór. Dzień dobry, jeśli chcecie, mogę wam je zanieść do domu. Bogowie pozwolili mi zejść do waszego świata, więc może pokażecie mi swoje domostwo w zamian za pomoc. Jeśli bogowie są jej protektorami, to możecie się zgodzić. Dobrze, chodź z nami. Wiesz, my Grecy kochamy muzykę i sztukę. Cenimy naukę, a zwłaszcza astronomię i matematykę. Ale najbardziej interesuje nas wiedza o człowieku. Staramy się na wszystko. Super, trzeba spełniać swoje marzenia. Idę z nimi.
Kiedy wrócę? Nie wiem. Cześć, do zobaczenia. Bye. Tak, zakończyła się.